Nie oglądałem nigdy Ligi Rumuńskiej i szczerze powiedziawszy też niespecjalnie pamiętam, żebym kiedykolwiek z większym zaangażowaniem oglądał mecze reprezentacji tego kraju. Ale wiem, że tamtejsza liga staje się coraz mocniejsza, nawet kilku Polaków z tego co wiem tam gra, więc na pewno idą w dobrym kierunku i myślę, że to będzie ciekawy mecz dla nas. Naszym celem na pewno jest awans do kolejnej fazy pucharu. Tutaj, tak jak powiedziałaś, zaliczka 3-0 czy 1 będzie dużym handicapem i będziemy chcieli do tego doprowadzić, żeby później w Rumunii mieć troszkę łatwiej, bo wiadomo, że bezpośrednio przed świętami podróż, duże nawarstwienie meczów i zmęczenie na pewno się wdadzą nam we znaki i to będzie trudny mecz. Ale no, na razie skupienie na tym, co mamy do zrobienia jutro. Klimat w Jurajskiej Twierdzy jest na pewno nie do podrobienia i wypełniona hala zawsze po brzegi i ci wszyscy kibice za naszymi plecami. No to jest klimat, którego, tak jak powiedziałem, nie da się podrobić, nie da się oszukać. Tutaj czujemy się dobrze, ale no nie powiedziałbym, że tak jak u siebie w Jurajskiej Twierdzy.